Jest taka firma Uber, która już działa od pewnego czasu również i w Polsce. Jest to firma, która zajmuje się przewozem osób, także pełni ona rolę jakby sieci taksówkowej. Również zajmuje się dostarczaniem jedzenia z restauracji. Nie jest to firma jakaś specjalnie strategiczna, ani firma, która wnosi jakieś nowe technologie, chociaż oczywiście wprowadzili aplikację, nowoczesną aplikację na smartfony, dzięki której zarówno zamawiający, jak i wykonujący usługę przejazdu mogą bardzo szybko się skomunikować. Niemniej jednak już tego rodzaju aplikacje na podobnym poziomie mają i rodzime taksówki, które zatrudniają taksówkarzy z licencją i z egzaminami topografii i taksówkarzy, którzy znają też dobrze miejscowy język. W tym wypadku w Polsce język polski. Firma ta też zatrudnia sporo cudzoziemców. Przez swoje konkurencyjne ceny zaczyna zdobywać rynek, ale jest wiele krytycznych opinii, że firma ta nie stanowi zdrowej konkurencji. Zajmują się fachowo przewożeniem ludzi i chcą, żeby ktoś, kto wykonuje to samo zadanie, bo przewozimy ludzi, zgadza się pan, i jedni i drudzy przewożą ludzi, chcą to robić bezpiecznie, chcą, żeby te same uprawnienia dotyczyły jednej i drugiej. Ale to nie pana interes, tylko interes pasażera. To jest mój interes, bo jestem przewodniczącym związku, więc dbam o interes ludzi, którzy to robią. Ale to nie jest, ale bezpieczeństwo pasażera to nie jest wasza interes, tylko pasażera interes. I on ma dbać o swój interes, a nie pan ma dbać o jego interes. To nie pasażera posadzą w więzieniu, jak straci życie, tylko mnie. Dlaczego? No dlaczego? No bo pasażer już wtedy nic nie powie. No ale jest pan zwolennikiem, panie prezesie, wolnej konkurencji. No właśnie. To jest bezsporne. No dobrze, no ale jak mają konkurować taksówkarze z uberowcami, skoro oni nie mają wymaganych licencji, nie mają tych samych badań lekarskich, nie mają, działają w innym środowisku. Mimo nawigacji jedzie Bóg wie gdzie. Są to ludzie nie mówiący po polsku w 90% pracujących w Warszawie. Są to przeważnie albo ludzie z Bliskiego Wschodu, albo z Afryki, a najczęściej z Ukrainy. Widziałem jednego Pakistańczyka nawet, ale no, z Afryki nie. Ja widziałem cały świat i paru ciemnoskórych też mnie wiozło. Nie mówią przeważnie po polsku albo bardzo słabo i jakość tego przejazdu jest fatalna. No ale jednak Uber zdobywa klientów. Może to jest ta niska cena, może jakiś nimb wokół tej firmy, odpowiednia reklama. Ale jeszcze pragnę zwrócić na to uwagę, że ta firma zbiera istotne informacje na temat pasażerów. Ich adresy, ich numery telefonów i tak dalej. Są to bardzo wrażliwe informacje. A co oni w dalszej perspektywie robią z tymi informacjami? To też jest ważne i warto się nad tym zastanowić. Ciekawe są informacje, jakie można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ubera. Myślałem, że tam znajdę informacje o usługach Ubera, a tam głównie można znaleźć manifest ideologiczny tej firmy. Obywatele świata. Społeczności stoją obecnie w obliczu niespotykanych dotąd wyzwań. Sama technologia niczego nie rozwiąże, ale właściwa technologia w połączeniu z dobrymi partnerami może przyczynić się do budowy lepszego świata dla wszystkich. No proszę. No proszę, manifest ideologiczny w czystej postaci. Cóż mamy dalej? Różnorodność i integracja. Nasze stanowisko jest jasne. Każdego dnia wspieramy tworzenie zasad i działania na rzecz równości praw. Dumnie reprezentujemy kobiety, osoby o innym kolorze skóry, imigrantów oraz członków społeczności LGBTQ+. Przyznam się, już nie bardzo wiem, co to jest te Q+. No ale proszę. I to wszystko na stronach firmowych Ubera. Dalej możemy się dowiedzieć. Promoting Pride. Od czasu jej założenia firma Uber współpracuje z inspirującymi działaczami ze społeczności LGBTQ+, aby pokazać swoje poparcie dla kampanii Pride i wesprzeć ją finansowo.
I dalej. Imigranci i pochodzenie rasowe. Dokładamy wszelkich starań, aby szanować różnorodność i umożliwić rzeczywistą integrację pasażerów, kierowców i pracowników reprezentujących ponad 65 krajów. To nie jest firma, która zajmuje się wyłącznie oferowaniem usług, zdobywaniem klienta, polepszaniem swoich usług. Nie, oni też zajmują się sprawami ideologicznymi, co wprost manifestują, co wprost piszą i deklarują na swoich stronach internetowych oraz w całej swojej działalności, promując globalizm, wielokulturowość, promując imigrantów, uchodźców i środowiska LGBTQ+. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że ta firma ma też i wiele kłopotów związanych z łamaniem prawa. Oto na tej mapce są właśnie tym kolorem czerwonym i różowym przedstawione kraje, gdzie oni mają kłopoty prawne ze względu na łamanie miejscowego prawa. I nawet w części Stanów Zjednoczonych też podejmowane są kroki prawne wobec tej firmy. No i na koniec, co można powiedzieć? Po prostu biznes to nie tylko sam biznes, to też i ideologia.